Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na błyskawiczny gulasz. Dużo mięcha, dużo smaku, dużo aromatu. Idealny pomysł na szybki obiad. Także mam nadzieję, że wykorzystacie ten przepis. Pamiętajcie, że w grudniu filmy codziennie o godzinie 18. Także łapka w górę, subskrypcja, klikajcie dzwoneczek. I nie przedłużając, zabierajmy się do pracy. Przepis rozpoczynamy od rozgrzania w szybkowarze w moim przypadku, ale w jakimś garnku czy na patelni. Kilku łyżek oleju i na to wrzucamy pokrojoną w kostkę łopatkę. I wszystko musimy podsmażyć. Następnie przechodzimy do pokrojenia warzyw. Mam tutaj dwie cebule, które należy posiekać w takie kuplasterki. Po cebuli przechodzi kolej na jedną marchewkę, oczywiście obrana na pół i pół plasterki. I mam tutaj skrawki papryk z innego przepisu, którego mogliście zobaczyć wcześniej. Chodzi tutaj o sałatkę. Na oko gdzieś wyjdzie 1,5 papryki normalnej i również musimy pokroić mniejsze kawałki. Do podsmażonego mięsa dodajemy cebulę oraz pozostałe warzywa. Posmażamy przez jeszcze około 5 minut. Do tak podsmażonych warzyw oraz mięska teraz musimy dodać przyprawy. Kilka liści laurowych trafia do środka, kilka kulek ziela angielskiego również. Oczywiście nie może zabraknąć pieprzu, soli i czosnku granulowanego. Całość mieszamy. Dolewamy około szklanki wody. Zamykamy szybkowar i gotujemy przez około godzinkę 20 do miękkości mięsa. Minęło około godzinki, mięsko jest miękkie, warzywka oczywiście również. Do środka dodaję około 2-3 takich solidnych łyżeczek koncentratu pomidorowego. Wszystko mieszamy, troszkę jeszcze podgrzewamy i za chwilę to wszystko zagęścimy. A czym zagęścimy, to już Wam pokazuję. Do miski wlewamy troszkę wody zimnej. Jedną łyżkę mąki ziemniaczanej. Mieszamy do rozpuszczenia i dolewamy do mięsa. Tak więc dolewamy. Sosik nam się fajnie zażeluje. Nie za dużo partiami musicie to sobie dodawać, tak żeby uzyskać odpowiednią dla Was konsystencję. Ja myślę, że mi taka w zupełności wystarczy, tak więc więcej już tutaj nie dolewam. Teraz też jest odpowiedni moment, żeby jeszcze popróbować, posmakować i w razie czego dodać odpowiednich dla siebie przypraw, czy to soli, pieprzu. Można też dodać troszkę cukru, jeżeli chcecie, jednak ja tego nie polecam, bo może ten gulasz zrobić się taki mdły. Także wszystko gotowe i serwujemy. I tak jak widzicie moi drodzy, wszystko jest już wyłożone, buraczki, podaję to mięsko z ryżem, przepięknie to wygląda, niesamowicie pachnie. Można jeszcze obsypać to wszystko jakimś podprażonym sezamem, fajnie to też będzie wyglądało, jakąś zieleninką. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał, koniecznie wypróbujcie. Pamiętajcie, że w grudniu filmy codziennie o godzinie 18. Życzę smacznego, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć, do zobaczenia.